Oczekiwania mogą być bardzo różne, ale bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Sądzę, że... Szanowni Państwo, sprawa jest oczywista, że bez wyboru przewodniczącego sesji nie możemy też się zamknąć. To też proszę się odważyć i zgłaszać kandydatów. Proszę uprzejmie. Rozumiem, że nastąpiło, że też powiem, moment zawahania i on trochę potrwa. Stąd też w tej sytuacji proponuję 15 minut przerwy, a radni w poszczególnych grupach, jakby się spotkali i porozmawiali na temat zgłoszenia, możliwości zgłoszenia kandydata na kandydatów na przewodniczącego rad. Ogłaszam 15 minut przerwy. W momencie jeszcze, bo pan radny Borski chciał zabrać głos. Panie Przewodniczący, chciałbym złożyć zawiadomienie o tworzeniu klubu radnych pod nazwą Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, w skrócie Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. W skład klubu wchodzą następujący radni: Jan Borski jako przewodniczący klubu, Wiesław Góreczny, Elżbieta Jabłońska i Leszek Warta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trochę wcześniej głosowanie przewodniczącego już potem, ale proszę złożyć do biura radia. Ja czekam do biura radia, potem przewodniczącego. Dziękuję. 15 minut temu. Wysoka Rado, Panie Prezydencie, wznawiamy obrady. Jesteśmy w punkcie 7 wyboru przewodniczącego rady. Sądzę, że ta krótka przerwa da możliwe zastanowienie się poszczególnych przedstawicieli klubu tych radnych i uda się zgłosić kandydata na przewodniczącego rady. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Państwa radnych o zgłoszenie, o podawanie kandydata na przewodniczącego rady, Pan Radny Borowski. Panie Przewodniczący, w związku z tym, że myślę, że potrzebujemy czasu jeszcze, żeby się zastanowić, proszę o przerwę w sesji w imieniu klubu radnych do poniedziałku do godziny 9. To jest wniosek formalny. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy w punkcie 7, Pan Radny zgłosił wniosek formalny o dokonanie przerwy, ponieważ Panie Radny, nie było czasu na złożenie ewentualnie kandydatury. Pan złożył wniosek o przerwę. Ja powinienem ten wniosek wygłosować, ale chciałbym jednak usłyszeć, czy kandydat może jest. To Pan Przewodniczący. No. Proszę Państwa, nie było zgłoszeń żadnych. Jest wniosek formalny. Kto z Państwa jest za tym, aby przerwać sesję do poniedziałku do godziny 12? Do dziewiątej. Nie wystarczy do 12? Ja z tego jestem do 9. Kto z Państwa jest za wnioskiem formalnym, proszę o podniesienie ręki do góry. I naciśnięcie przycisku. Tak. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, koniec głosowania.
Jednym, że za wnioskiem głosowało 16 radnych, przeciwnych było dwoje i wstrzymało się dwoje. Wniosek pana radnego Brodzkiego przeszedł. W związku z tym zarządzam przerwę.